tutaj taka miejscóweczka i popatrzcie, jaka szafa piękna. Normalnie to jest ten model, z PRL-u, prawda? Cały model z PRL-u. Fajna szafa stoi, stan świetny, i zaraz wam powiem, z jakiej to jest fabryki, bo było sygnatura na spodzie. A to jest ta znana szafka, czyli tu pisze, ale pisze, że to jest Expeditor Busco, nie wiem, coś, ale coś. Co o tym powiecie? Co powiecie o tej szafce w ogóle? Bo ona była razem z neseserem tutaj, bo w neseserze nic takiego ciekawego nie było, ale sam neseser jest ciekawy, nie? Fajnie, ładnie. O, kluczyk nawet jest do neseseru, patrzcie. Jakbyś chciał otworzyć, on taki klamę ma i jest na kluczyk. To już jest spoko. Kluczyk i szafka taka. Normalnie ten typ dalej rzuca tymi nożami, patrzcie. Ostatnio we mnie rzucał, a tu patrzcie, jak bombardował ludzi. Bombardował ich, patrzcie, normalnie cukiernicami z PRL-u. On się nie pierdzielił, nawet stare cukiernice z PRL-u wyrzucał. Patrzcie, ile butelek, ile szkła. Pampersami też ostatnio we mnie rzucał, takimi pampersami. Wiecie, czy co to jest? Bomby robi takie. Bomby normalnie z pampersów, prawda? Także kurczę, nie wiadomo kto to jest, co to, ale jakbyście coś wiedzieli, to dawajcie jakieś info, bo tak nie może być przecież, że po głowie nożami rzucają, nie? Dobra, a wcześniej jak szedłem przez Hasioka, to znalazłem, takie coś, prawda? I parę takich, kurczę, jakichś, nie wiem, figurek, o. Parę figurek takich, jeden talerz z Tułowic taki, nie? No. To takie znaleziska na razie i lecimy dalej. O, mamy następną miejscóweczkę. My już tutaj wyciągamy rzeczy. Patrzcie, fajna półka. Szkoda, że nie mogę jej zabrać. Fajna półka z wieszakami, na co to są? Jakieś skrzynka. Patrzcie, cała szafka. Wyrzucili całą szafkę na śmieci. Z półkami. Kurde, jakby mi się taka przydała. Może ją bieli. Fajna. Mega szafka. Megaśna. Cała szafka. Całą szafę wyrzucili. Ekstra. No i co jeszcze? Oprócz tej szafki, co wyrzucili? Tutaj grzebiemy całą mikrofalówę, ale ona wygląda... Nie, była chyba klejona, wygląda na nową. Zobaczmy do środka, bo taka czysta jest, patrzcie. Czysta mikrofalówka Electric. Jeszcze powiecie, że ona nowa jest. Ty, no patrzcie. Nowa mikrofala, ona będzie dobra. A ja mam dosłownie... Ja mam zlecenie na mikrofalę, wiecie? Także chyba ją wezmę. Trzeba będzie podjechać ją autem tutaj. Dobra mikrowela chyba będzie. By była fajna. Patrzcie, jak nówka. Chociaż tam trochę jest. I ona chyba się spaliła. Więc ją zostawimy. Ale tutaj była taka miejscowa. Co tam pod spodem coś by było? Jakieś kable rozchodzą. Jest coś może... elektrycznego tam jeszcze będzie. Od czego te kable? A, biurko było całe podświetlane, co to jest? Biurko na kabel? Wariatka. Lampa była w biurku. Nie ma baterii przypadkiem? No czy jest? Nie ma, to jest tylko słuchawa. No i dobra, ale musiałem to pokazać. Zerknijcie, ja już zacząłem tutaj wybierać kielichy takie. Taka miejscowa. I pod tym było trochę szklanek, kieliszków. I tego typu właśnie już wyciągnąłem rzeczy. W ten fajny. Patrz, jakie kielichy fajne, mega. Mega sztos. Sztosowy ten kielich. Jak puchar taki. Kurczę, co za huta szkła to robiło. Z PRL-u niewątpliwie. Ale ekstra złocony. Piękny taki kieliszek. I takie, malutka. Do tego filiżanka PRL to jeszcze, jak myślicie, czy nie? I dwie takie. Piszar coraz? Nie, nie pisze. To może być PRL nawet. Dobra, ja wyciągnę to dalej. I zobaczymy, muszę zanurkować. Już podkładkę robiłem i nurkuję tam, tak? Patrzcie, tu co... Jest! Dzwonek był! Patrzcie, dzwonek cały fajny, szklany, ale fajny, ty. Cały? Prawie cały. Fajny. Fajowy, dzwonek szklany taki. Zdobiony. Dzwonek bombka taki. Tak? Czy to jest taką historią? Fajnie malowany. Chata na śniegu. Choinka. No i co dalej? Wyciągam. Jak wyciągam te kieliszki, spróbuję, czy są całe. Tam jest jeszcze jeden, widzę. To się z wami połączy i ten. Zobaczymy, czy coś całego stąd jeszcze będzie. No i dobra, to wszystko, co się udało wyłowić. 3T. Jeden taki jeszcze był cały, a nie pęknięty. Ten jeden. Jeszcze jeden czy cztery. Duża taka filiżana jedna była. Szkło takie. I dwie małe, powiedzmy, że możemy takie zestawy wykonać. No. I lecimy dalej. Ale to fajny kieliszek. Tu jesteśmy na takim kontenerze. Patrzcie, wypchany po same uszy meblami. Wypchany po same uszy meblami. No, ktoś dzwoni do mnie, zaraz bierzemy o tej godzinie. I są zawiasy, okucia, no nie? Takie, zaraz powiem. No i loziska, następna miejscowa. Następna miejscowa, ja już zacząłem lecieć ze znaleziskami. Jakieś wózki. I dokładnie były dwa kontenery, mi się wydaje, że ten będzie kluczowy. Ta torba, tu są jakieś może rzeczy, nie wiem, może będą, może nie. Futerały, coś tu może będzie, może nie. Skrzynka, zobaczę to zaraz. A z tego tu pogrzebałem sobie, zrobiłem mały rekonesans, małe grzebanko i wyskoczyły takie rzeczy. Nowe plastry, Viscoplast, David Beckham, o, to są fajne perfumy. Zobaczymy, czy w sumie są perfumy, bo jeszcze nie sprawdzałem. Tylko czuję, że ciężkie, czuję, że są, więc chyba są, no nie? Jak myślicie? Są, patrzcie, eleganckie Davidy Beckhamy wyrzucili. Masakra całe. Elegancko, to mi się podoba. To fajne znalezisko. Bieli pasek taki XXL. Firmy nie ma, ale pasiwo dobre. Taką saszetę 3M. Nie wiem, na co to była. Saszetka 3M. Jak myślicie, na co to może być? Takie coś, futerał. Ale można coś sobie trzymać, no nie? Tutaj były takie buty, jedne, tam powiem, moderny. W świetnym stanie, patrzcie, jak nowe. Ktoś chyba nie założył w ogóle. Patrzcie, fajne buciki. Rozmiar chyba 37 bodajże. Także weźmiemy te buciki. Drugi też, patrzcie, jaki stan świetny. 37 moderny, tak, 37, wszystkie rozmiary pozdrawiamy. No i co dalej, nie wiem, co jest z KFD, co to może być z KFD, taka na drobiazgi, tak, na drobiazgi taka saszek, taka paszuszka. Tu wyskoczyło jeszcze prześcieradło jersey, całe folii, także spoczko. Wyskoczyło prześcieradło jersey. 141 mm. O, cena jest 77 zł, także patrzcie, 77 zł oszczędzamy. I takie buty Buciki, świetny stan. Via Ravia. Rozmiar 39, pozdrawiam. Świetne butki, zobaczcie. Świetny stan. Takie butki, drogie panie. I drugi butek. Także butki weźmiemy, to są znaleziska z tego kontenera po przebraniu. I przechodzimy teraz na ten. Może tamten coś będzie, zobaczymy, ale to muszę spakować w naszą torbę, bo tu już lecimy ze znaleziskami. Nie wiem, czy wam mówiłem, czy nie. Tam było takie miejsce, gdzie te okucia były, to wyszły mosiężne rzeczy, wiecie? Patrzcie, właśnie takie mosiężne rzeczy. Także wszystkich złomozbieraczy pozdrawiam. Wszystkie złomowiska pozdrawiam. A tutaj taki kawał wyskoczył miedziawy czy mosiądzu. I podkręcałem takie coś też, ale jeszcze muszę wrócić. Też mosiężne. Też mosiężne i tam są jeszcze jakiś element taki był, jeden mosiężny. Już wam chcę pokazać. Ten chyba, no nie? Mosiądz czy znara? Mosiądz, nie? Tak, to mosiądz też, tak. Czy znara będzie, nie wiem. To nie wiem. Mosiądz. Tak, bo już złote przebija. Także tu już troszeczkę mosiądzu wpada nam też. No i to. I sprawdzamy na spokojnie. Ja to pakuję. Te rzeczy, nasze znaleziska. I sprawdzamy teraz ten kontener, bo tu może coś będzie, może nie będzie. Zaraz wam powiem. Rzut z góry macie. Rzutowanie z góry. Zobaczcie, może coś widzicie tam z tyłu, czego ja nie zobaczę. Normalnie nie wierzę. Godzina 1 w nocy. Ja już tu ledwo się spakowałem z tymi rzeczami wszystkimi, z którymi idę. A tutaj nagle patrzę, coś zastukało. Odwracam się, a tu pan zaczął wystawiać jakieś rzeczy. Ty podchodzę, patrzcie, co ten pan wystawił. Zobaczcie, ile porcelany, cały skarb porcelanowy. Takie patery zdobione, perłowe. Patrzcie, takie patery, ale patera. Ty, literka K. Co to jest? Już takie widziałem, ale patrzcie, takie patery. Wszystko świetnie stan. Taka patera. Ale wystawka porcelanowa. Spójrzcie. Zobaczymy to całe. Co jest? Wawel cały, ale uszkodzone. To nie. Uszkodzonego nie bierzemy. To całe? Cały Wawel. Cały. Bierzemy tylko dobre Wawele. Cały Wawel. A to taka historia, zobaczcie. Kobieta i mężczyzna. I tu naokoło też kobiety i mężczyzny wszędzie. Całe? Całe bieli. To jest do tego kompletu. To przypuszczmy. O, ty ceramika. Ty, to są tułowice. Są tułowice. Bierzemy tułowice. Dobrze, ceramika, tułowice. Cała. O! Ładne, co to będzie? Patrzcie. Ale uszkodzone, szkoda. Ładne. Nie bieli. Jest taki sam, drugi. Cały uszkodzony, calak. Więc ten weźmiemy. Taki bajeczny wzór. Bieli. O, te są całe na pewno. Tułowice. Ja wam pokażę, a potem sobie to wszystko złożymy. Patrz, ile tego jest. O kurka wodna. To nie jest uszkodzone. Calaki. Fajne. Wow, mega. Ty, Wawel. Cały. I taka historia też. Kobieta i mężczyzna. Wspaniała porcelana. Ale porcelana. Kurczę, wodne. Uszkodzone to nie. Całe. Uszkodzone trochę tu, to nie. Całe. Bieli. Całe. Wow, ta patera fajna. A, nie wiedziałem, że ona ma tutaj takie aż fajne, jaka taca. Mega fanciuchy. Patrzcie, jakie zdobienie. Kto to wyrzucił? Co to jest? Też to K. Dobrze, dwie patery z K. Tu mamy jeszcze jeden ten talerzyk fajny z tego Wawla. Wawel. Patrzcie, ile piękny porcelan. Taka historia. Poczujcie się jak w tym zagajniku. Relaks. Patrzcie, ile porcelany. Mega. Bez tego, bo to uszkodzone. Także taki depozyt, wystawkę dosłownie przy nas wyrzucony. Pakujemy to, nie ma jak się z tym zabiorę i lecimy dalej jakoś. O, bloki osiedla, bloki. Lecimy dalej. Taka miejscowa i czekałem na torby, nie wiem jak to my to udźwigniemy. Patrzcie na toreb. Co to jest? Ty! Pa! Ty, kopnąłem pierścionek, stary! Jak to się stało, ty? Ale ja, ty, nie wierzę. Ty ludzie, ej, ty pierścionek kopnąłem, stary, patrz. Ty, sygnet kopnąłem jakiś. Ale ja, ty, patrz, sygnet jakiś, ty, co to jest? Ty, ja sygnet kopnąłem. Ty, daj mi światło, czy to jest miedziany, bo ktoś tu tarł po tym. Miedziany sygnet, ale ty, ale jadka. Ty, gdzie to leżało w ogóle? Żaden sygnet kopnąłem. Dajcie mi latarkę, gdzie jest latarka, gdzie jest latarka? Widzieliście to? Szedłem, chciałem wam pokazać te torby, ale masakra w ogóle. W ogóle taka masakra. Ty, kopnąłem ten sygnet, patrzcie. Kurde blade, to jest niesamowite. Ty, zaraz zobaczymy. Zaraz ty zobaczymy. Jak ja go kopnąłem, gdzie on leżał? Szymon był. Tu coś leżało, a tu coś... Patrzcie, sygnet taki. Zobaczcie jaki sygnet. Taki. Ale próby nie ma, bo jest miedziany, tak? Bo tutaj już było tarte. Taki kurde mosiężny sygnet. Fajny. Będzie pasował może do wszystkich tej mojej kolekcji całej. Bo teraz kolekcjonuję, a wiecie co wam powiem? Ja wam coś powiem. Wczoraj wracałem z poszukiwań. Ale to mam całą baterię. Wracałem wczoraj z poszukiwań i nie na śmietniku, tylko szedłem koło przystanku. I nagle wyskoczył taki pierścionek, prawda? Patrzę jaki kapsel, patrzę kurde, podnoszę pierścionek i piszę na nim 925 BZ, więc nie wiem, białe złoto, ale jest idealny taki zero, nie ma korozji. I pod spodem jest jakiś złoty, jak to się tutaj, prawda? No, także nie wiem. Powiedzcie o co chodzi z tym pierścionkiem, sygnet pasuje, także patrzcie, normalnie z mosiężnym sygnetem. Może jakiś sygnet. Sztos. Dobra, lecimy dalej. Mamy kolejne sygnety i lecimy.